dobry. W tej niezwykłej scenerii przy tak zwanej Łąckiej Grobli albo Łąckim Zalewie witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu 30 kwietnia, gdzie w Starym Testamencie w Księdze Izajasza, rozdział 9, wiersz 6 jest napisane: potężna będzie władza i pokój bez końca. To ten fragment, który czytamy bardzo często w dzień Wigilii, odnosząc go do Pana Jezusa i zapowiedzi Izajaszowej, że Mesjasz przyjdzie i właśnie Jego władza i moc będzie potężna bez końca i On wniesie pokój w nasze życie, co zresztą także potwierdza fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wiersz 36. Posłał Bóg synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Drodzy, dzisiejsza pogoda bardzo mocno nastraja do tego, aby popatrzeć, co to znaczy żyć w pokoju. Widzicie tą taflę jeziora, która jest bardzo spokojna dzisiaj. I tak myśląc o Panu Jezusie, którego Izajasz zapowiada, że Jego władza będzie potężna i moc bez końca, przypominamy sobie historię, gdy właśnie płynął z uczniami nad Jeziorem Galilejskim i wielka burza się zerwała i Jezus ją uciszył po tym, gdy uczniowie Go wybudzili ze snu. Potem, gdy po zmartwychwstaniu uczniowie ciągle przeżywali taki bardzo burzliwy czas, wahając się między wiarą a niewiarą, czy rzeczywiście zmartwychwstał, czy nie, Jezus kilkukrotnie się im objawił i przychodził do nich i zaczynał spotkanie z nimi od takiego pozdrowienia, nie siema, hejka, jak tam leci chłopaki, tylko mówił szalom, pokój wam. Świat daje bardzo wiele różnych możliwości tego, aby uzyskać pokój. To może być oddanie się muzyce i słuchaniu na słuchawkach po to, aby się wyciszyć. To może być yoga, inne praktyki medytacyjne. To może być nawet spacer po lesie, gdzie w muzyce, wśród muzyki ptaków, w szumie drzew można swoje myśli wyciszyć i tak trochę odetchnąć i odpocząć od zgiełku i hałasu dnia codziennego. Tych motywów jest dużo. Ale dzisiaj dwukrotnie Pan Bóg mówi nam w swoim słowie, że ten prawdziwy pokój daje tylko On. Nie wiem, jaka jest tafla jeziora Twojego życia dzisiaj. Czy jest taka spokojna, wyciszona, bo wszystko się w zasadzie dobrze układa, prowadzisz szczęśliwe życie i powiedzmy, jest w miarę harmonijnie u Ciebie, czy też jest bardzo wzburzona, bo ktoś lub coś sprawiło, że Twoje emocje sięgają zenitu. Czas, który przeżywamy, ciągle jest napięty, związany z koronawirusem, z danymi, które się pojawiają, z ciągłymi informacjami, że pokonaliśmy go albo i nie pokonaliśmy, że ciągle coś jest z nim związane i co wprowadza pewien chaos i takie zamieszanie w nas. Przyznam Wam, że kiedy czytam to zdanie Izajaszowe, że Jego władza jest potężna i moc bez końca i zdanie z Dziejów, że Pan Bóg jest Panem wszystkich, to mnie to bardzo wycisza i uspokaja. Bo wiem, że każdy dzień z życia mogę powierzać Jemu, a On się dobrze o nas zatroszczy. Jak jest dziś u Ciebie? Wierzysz w to, że On ma potężną władzę i moc? I że nawet jeśli dopuszcza na nas ciężkie doświadczenie, to ma moc je też pokonać, przezwyciężyć, by znów pojawił się pokój i harmonia w Twoim życiu? Tego chcę Ci życzyć na dzisiejszy dzień. Amen. Panie drogi, chcemy Ci podziękować za to, że Ty trzymasz wszystko w swoich rękach. Dziękujemy Ci za to, że Twoja moc i władza jest potężna, że pomimo wszystkich okoliczności życiowych, tego, co się dzieje w naszych wnętrzach, w naszym sercu, Ty przychodzisz i mówisz szalom, pokój. Bo rzeczywiście, kto Tobie ufa, kto w Tobie pokłada swoją nadzieję, ten wie, że może liczyć na takie wyciszenie i harmonię. Oczywiście nie jeden raz przeżywamy trudny czas w swoim życiu, ale dzięki, że nas z tego wyprowadzasz. Prosimy Cię,
Bądź z nami dzisiaj i wprowadzaj w nasze serce, w nasze myśli swój pokój. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Ja tu jeszcze chwilkę posiedzę.